wszystkim, witam na kanale Pop Świadomość. W dzisiejszym odcinku podsumujemy sobie czytelniczo styczeń, więc bez większego przedłużania zaczynajmy. Tak, wiem, miał być odcinek Potterowy, ale ze względów pewnych takich technicznych bym powiedziała, nie udało mi się nagrać tego odcinka. Znaczy poniekąd nagrałam, ale nie chcecie go widzieć. W każdym razie na pewno pojawi się już niedługo Potterowy odcinek. Poza tym przygotowałam tak naprawdę dwa odcinki Potterowe, ale ze względu na to, że trwa sesja i przede mną są trzy egzaminy tak naprawdę i jedna praca zaliczeniowa, jedno podsumowanie projektu i napisanie pierwszego rozdziału magisterki, to ja jeszcze się wstrzymam trochę i na razie nagrywam wam update czytelniczy, bo mimo intensywnego studiowo-pracowego stycznia udało mi się przeczytać aż 9 książek. To znaczy tak naprawdę 8, ale zaraz wam powiem dlaczego 8, a nie 9, mimo że w sumie na moim Goodreadsie jest 9. Wszystko za sprawą pewnej wspaniałej historii, czyli Cztery Płatki Śniegu, o której już wam mówiłam wcześniej, która była moim DNF-em i to był pierwszy DNF w tym roku i jeden z pierwszych DNF-ów jakby ogółem, bo ja raczej nie robię DNF-ów. No i co, Cztery Płatki Śniegu totalnie mnie zachwyciły, mówiłam wam to chyba w podsumowaniu roku albo coś takiego. W każdym razie nie jest to książka dla mnie i po prostu elo. Ten miesiąc był dosyć mocno w kierunku literatury dziecięcej, bo przeczytałam aż 3 książki z tej kategorii i właśnie pierwszą zaczęłam Nowy Rok. Jest to wyjątkowa książka moim zdaniem, książka, którą powinien przeczytać nie tylko ktoś, kto jest młody, ale też ktoś, kto jest starszy i jest to książka Aż do Chmur. Po pierwsze okładka jest boska, po drugie historia też jest wspaniała, jest to historia o dziewczynce, która ma na imię Magpie i Magpie jest taką jakby małą złodziejką, ponieważ wychowała się tak naprawdę na ulicy bez rodziców i musiała sobie jakoś radzić. I w pewnym splotem różnych zdarzeń znajduje się ona w pewnym domu, takim właśnie dworze bym powiedziała trochę, no w kierunku bogatszym domu, w którym mieszkają naukowcy, którzy próbują wznieść się do chmur, czyli stworzyć balon. Wszystko dzieje się w XIX-wiecznej Francji, XIX-XVIII wiek, coś takiego. I mamy tutaj właśnie przygody związane z budową tego balonu, z tym jak właśnie Magpie musi się przystosować do nowego życia, do nowego świata tak naprawdę, w którym się znalazła. I jest ona bardzo krnąbrną i bardzo mądrą, odważną dziewczynką, która nie boi się postawić na swoim. Książka mi się bardzo podobała. Jest to typ książki, która naprawdę podnosi na duchu i chce się ją czytać. Jest dosyć prostym językiem napisana, bo wiadomo, głównie skierowana jest do dzieci i młodzieży. Ja też nie potrafię za bardzo określać wieku, jeżeli chodzi o książki, więc nie określę go, ale myślę, że tak 11+ to jest tak optymalnie, chociaż myślę, że już nawet wcześniej można ją czytać. W każdym razie tutaj mamy bohaterkę, która jest bardzo silną dziewczynką, bardzo zaradną i bardzo odważną i to jest moim zdaniem najpiękniejsza rzecz na świecie. Poza tym zaznaczam dwie rzeczy i nie wiem, czy one będą spoilerem w tym momencie. I na przykład jest jeden taki cytat na samym końcu książki, ale właściwie nie jest on spoilerem. Czyli dwa zdania, które szczerze mówiąc myślę, że mogą się każdej, przynajmniej kobiecie spodobać i mogą być adekwatne do tego, jak to naprawdę jest. Mężczyzna. Zastanawiam się, czy ktokolwiek zdaje sobie sprawę, że nic z tego nie doszłoby do skutku, gdyby nie kobiety. Wiem, że to dziwne, ale taka jest prawda. Nie będę czytać dalej, bo dalej jest jakby trochę spoiler, ale uważam, że to jest fenomenalne. Pokazuje właśnie, jaką kobiety mają siłę i wydaje mi się, że to w literaturze często nie wybrzmiewa aż tak mocno. Nie liczę z małych kobietek oczywiście, więc bardzo polecam. Kolejną książką, którą przeczytałam jest Oblężenie i Nawałnica, czyli drugi tom Cień i Kość. Dlaczego powiedziałam Kość i Cień? Nieważne. W każdym razie jest to kolejna część przygód z uniwersum Griszów, Aliny, Mala, Zmrocza i tutaj także Nikolaja. Jest to bardzo fajna część, bardzo mi się podobało.
Podoba mi się w ogóle klimat Griszów, ten taki fantastyczny świat w klimacie Rosji. Jak na początku bałam się właśnie, że ten rosyjski klimat mi się nie spodoba, teraz już wiem, że mi się bardzo podoba. Podoba mi się to, że jest taka, to jest książka taka trochę brudna, taka, że mamy tutaj taki brud, ale jednocześnie mamy taką wyższość, taką pałacowość, mamy takie zderzenia różnych światów. Bardzo podoba mi się kreowanie świata przez Leigh Bardugo, to jaka jest konsekwentna w tym. Nie lubię Aliny, ale po prostu nie lubię jej jako bohaterki, chociaż jakby w drugiej części drugiego tomu ona już trochę zyskuje więcej jak dla mnie. Kocham Mala i nie zmienię swojego zdania, sorry Marika, kocham Mala, nadrze cię. Nikolaj jest też bardzo ciekawą postacią i uważam, że jest bardzo rozsądną postacią, dobrze napisaną. Ale ja coś czuję, że w trzecim tomie może dużo namieszać i właśnie jeżeli tak będzie, to będzie po prostu super zwieńczenie całej trylogii. No i nie będę dużo mówić, bo nie chcę też spoilerować, bo jednak jest to druga część serii, trylogii raczej, więc po prostu czytajcie Griszów. Kolejna książka, po którą sięgnęłam, jest książka polskiej pisarki, naszej tutaj rodzimej Anety Jadowskiej i jest to zbiór opowiadań Cud, Miód, Malina. Możecie zobaczyć recenzję u mnie na Instagramie, w ogóle coraz częściej pojawiają się instagramowe recenzje u mnie na profilu, więc zapraszam Was i odsyłam do mojego Instagrama, pop świadomość of course, bez polskich znaków. I co, jeżeli chodzi o Cud, Miód, Malinę, uważam, że jest to niesamowicie błyskotliwy, kolorowy świat. Mamy tutaj rodzinę koźlaczków i jest to najbardziej chyba szalona rodzina, jaką poznałam dotychczas, nie licząc Weasleyów, of course. I mamy tutaj cudowną Malinę, którą mamy na okładce, mamy też Narcyzę, która jest niesamowicie ekspresyjną osobą. Mamy tutaj jeszcze Jagodę, kto tam jeszcze z Aronia, więc w ogóle przecudowne imiona. Zielony Jar jest w ogóle moim zdaniem jedną z fajniejszych takich kreacji, piękniejszych światów, więc naprawdę jeżeli pani Aneta Jadowska postanowi jeszcze stworzyć jakąś, nie wiem, albo zbiór opowiadań, albo jakąś serię do tego świata, będę niesamowicie uradowana, bo naprawdę wciągnęłam się w to, jak wygląda ta magia, jaka jest konsekwentna, z czym się wiąże korzystanie z magii, jakie są właśnie zasady, że każdy jest wyjątkowy. To jest właśnie też super, że pani Aneta Jadowska pokazuje, że każdy jest wyjątkowy i nawet taka czarna owca w rodzinie tak naprawdę nie jest czarną owcą, tylko trzeba umieć dostrzec jej talent i dostrzec jej atuty i je po prostu wykorzystać. To bardzo fajnie się zgrywa z w ogóle moje magiczne Encanto, które uwielbiam i moim zdaniem jest najlepszą bajką Disneya, która powstała w ostatnim czasie, więc w ogóle jeżeli nie oglądaliście, oglądnijcie Encanto. I jak oglądniecie Encanto, to zapraszam Was też do Cud, Miód, Maliny, bo myślę, że idealnie pokażę to, jak fajnie się to kreuje. Jak ja nie lubię w ogóle zbiorów opowiadań, tak Cud, Miód, Malina naprawdę mnie pochłonęło. Przeczytałam go chyba w 2-3 dni, a to jest ile? 400 parę stron, także to nie jest jakaś taka bardzo lekka lektura, chociaż fakt faktem, mamy duże litery i dosyć duże akapity i przepiękne ilustracje, po prostu ilustracje, przepraszam bardzo, ale ilustracje to życie, najcudowniejsza w ogóle część tej książki, nie tylko sama treść, nie bohaterowie, już nieważny ten świat, ilustracje. Pani Magdalena Babińska, która stworzyła wszystkie ilustracje, po prostu dla mnie jest geniuszem. Idealnie oddaje po prostu każdą kobietę, o której jest opowiadanie, każdą sytuację. Nie mogłam sobie po prostu lepiej wyobrazić każdej z tych postaci i lepiej zobrazować w ogóle tego, jak to wszystko wygląda. Uwielbiam. Poza tym przesłuchałam trzech książek w audiobooku. I pierwszą z nich były Wrony z polecenia Alexander Books, a drugą to Gdzie śpiewają raki, też z jej polecenia. Także zacznę od Wron. Wrony to jest bardzo krótka książka, w audiobooku to jest chyba 2,5 godziny, czy tam 3. A nie wiem ile ma stron książka, ale też nie jest jakaś bardzo gruba. I jest to książka czeskiej autorki Petry Dworakowej. Przepraszam za przekręcenie nazwiska. I jest ona po prostu wspaniała. To jest typ książki, która łamie serce, która wzburzy emocje, która
wzbudza takie poczucie niesprawiedliwości i braku pogodzenia się z sytuacją, o której opowiada. My nie chcemy się zgodzić z tym, co tam się dzieje, nie chcemy w ogóle uwierzyć w to, że można w ten sposób żyć, traktować innych ludzi. Jest to historia matki i córki. Matki, która jest bardzo taka surowa, córki, która jest dużym lekkoduchem. Ona ma chyba 8 lat, czy coś około tego. I naprawdę jest młoda, dopiero poznaje świat. Jeszcze no, nie zna wszystkich reguł, że tak powiem. I ciągle jest taka naiwna w swoim postępowaniu. Ale ma też starszą siostrę, do której jej matka porównuje. Znaczy, którą w sumie... Ta starsza siostra jest taką... takim, jak to powiedzieć, taką podstawą, do której matka porównuje młodszą i to też jest bardzo przykre, że jednak nie patrzy się na swoje dzieci przez pryzmat tego, jaką jest się osobą, tylko przez pryzmat drugiej osoby, więc to jest naprawdę przykre i ogółem właśnie jest, ta książka jest niesamowicie emocjonalna. Nawet nie jestem w stanie wyrazić dokładnie, co chcę powiedzieć. Nie zgadzam się na to, co tam jest odpowiedziane. Nie chcę właśnie dużo spoilerować, bo ja się boję, że cokolwiek powiem, to zniszczy całą lekturę, ale czytajcie Wrony, bo naprawdę warto, jest to wartościowa książka, która pobudzi wasze emocje, a myślę, że w książkach to jest jedna z ważniejszych rzeczy. I też pobudzi was do takiego myślenia i do autorefleksji. Jeżeli jesteśmy przy autorefleksji, to Gdzie śpiewają raki od Dali Owens. Też jest fantastyczną powieścią, która szczerze mówiąc przypominała mi bardzo mocno Zabić Drozda, chociaż nie było to o tym samym, ale poniekąd było. Jeżeli znacie historię z tego klasyka amerykańskiego, to będziecie wiedzieć o tym odrzuceniu przez społeczeństwo. Właściwie to jest główny wątek całej książki. Mamy tutaj dziewczynę, która jest odrzucona przez własną społeczność, głównie dlatego, że mieszka na Mokradłach i jest odizolowana do całego miasta i tak naprawdę nikt się nią nie interesuje. Jej rodzina się dosłownie rozeszła, rozpadła i rozeszła jednocześnie. W pewnym momencie ona zostaje sama i musi sobie radzić sama jako, nie wiem, też bardzo młoda kobieta, nie kobieta nawet, jeszcze dziewczynka. I to, co się tam dzieje, jest wzruszające. Daje dużo nadziei. To jest wspaniała historia. Taka bardzo, powiedziałabym w sumie podniosła, ale napisana w bardzo przyjemnym, takim przystępnym języku. I pokazuje bardzo fajnie te takie społeczne animozje, takie społeczne relacje, to jak bardzo łatwo jest dać się ponieść plotką, jak bardzo łatwo jest oceniać człowieka, nie znając go i jak bardzo łatwo kogoś po prostu odrzucić, bo tak. No i kolejną książką, którą przeczytałam, jest to Tajemnica domu w Bielinach. Jest to też literatura młodzieżowo-dziecięca, chociaż powiedziałam, że jest bardziej pod młodzieżową, bo język jest troszeczkę trudniejszy. Jest to wspaniały świat stworzony przez panią Katarzynę Berenikę Miszczuk. To jest świat współczesny, ale w wersji, jeżeli Polska nie przyjęłaby chrztu i ciągle te wierzenia słowiańskie gdzieś żyły w nas. Szeptuchy były kimś jakby normalnym. Chodzi mi o to, że były na równi z lekarzami i nie uważało się, że... niektórzy w społeczeństwie uważają takie osoby za jakieś oderwane od rzeczywistości. Ja tak nie uważam, żeby nie było. I mamy tutaj naprawdę bardzo ciekawą historię. Tu mamy rozbitą rodzinę, właśnie dzieci przechodzą przez rozwód rodziców i wyprowadzają się razem z mamą do Bielin, do domu starszej ciotki, która ma Alzheimera, początki Alzheimera, dziwną chorobę, którą wszyscy mówią, definiują jako Alzheimer, i przeprowadzają się do właśnie zapuszczonego domu w Bielinach, mimo że myśleli, że nie jest zapuszczony, to też jest ciekawe. I tutaj dzieciaki właśnie odkrywają różne tajemnice dlaczego dom na przykład wygląda tak pięknie i nie może się wyczyścić, że tak powiem, że próbują różnych rzeczy, że jak sprzątają, to na następny dzień i tak znowu jest brudno.
jest to naprawdę bardzo fajna, wciągająca, miła, pogodna książka, historia. Ja osobiście nie mogę doczekać się już kolejnej części, czyli Tajemnicy Dąbrówki. Dąbrówka to najmłodsza z uczestniczek, że tak powiem, z najmłodsza z sióstr. I co mogę więcej powiedzieć? Naprawdę fajna, lekka rozrywka, która też uczy bardzo dużo, bo uczy o wierzeniach słowiańskich, trochę o tych demonach, duchy nie istnieją, o demonach, o różnych właśnie zwyczajach, o tym, co szeptuchy robią. I mam nadzieję, że z każdym kolejnym tomem będziemy się dowiadywać więcej, bo to jest ogółem seria. I będziemy się dowiadywać więcej ciekawych rzeczy, więcej takich właśnie tych słowiańskich wierzeń, więcej tego, czym zajmują się szeptuchy, jak wygląda ich życie, bo naprawdę jest to ciekawy aspekt, taki, o którym się nie mówi, bo w dzisiejszej literaturze, że i w ogóle w świecie, nawet polskim, nie mówi się o tej mitologii słowiańskiej, o tych wierzeniach słowiańskich. Ja osobiście nie wiem zbyt wiele, a coraz więcej fajnych książek powstaje w tym temacie i Tajemnica Domu w Bielinach naprawdę jest jedną z takich, które fane robią takie wprowadzenie, więc czytajcie. Kolejną książką też w klimacie tajemnicy, takiej właśnie słowiańskości, jest Baśniobór. Po raz pierwszy sięgnęłam po Baśniobór w audiobooku i jest to książka, która przywodzi mi na myśl Artura i Mimki, czy te kroniki Spiderwick. To są właśnie te klimaty i bawiłam się na tym bardzo dobrze, właśnie taką nostalgię poczułam. Bardzo ciekawe właśnie też było wytłumaczenie tych wierzeń słowiańskich, bo tam pojawiają się różne właśnie takie demony, potwory, które występują w tych bestiariuszach i polecam bardzo mocno. Bardzo mi się podobał w ogóle sam koniec, jak na samym końcu książki, w audiobooku też to jest, jest właśnie tematy do dyskusji z dziećmi w klasie, czy tam właśnie w domu, na temat tego, co właśnie przeczytały. Więc naprawdę uważam, że to jest super zabieg i można bardzo dużo wyciągnąć z tych książek, jeżeli chodzi o taką edukację. Dlatego to jest książka, która bawi i uczy i po prostu nas zamyka, nie zamyka, ale tak wprowadza w ten świat magiczny, który wydaje nam się właśnie taki nierealny, ten baśniowy świat. A tutaj jest naprawdę ciekawie przedstawiony, wciągająco, tak, że każdy się dobrze bawi. No i ostatnią książką, którą dosłownie skończyłam wczoraj, jest A gdyby ze świata zniknęły koty. Żałuję, że dopiero znalazłam pod koniec czytania książki moje znaczniki, bo byłoby ich znacznie więcej. Jest to książka, która jest pełna takich ciekawych życiowych rozkmin, takich właśnie jakichś fajnych cytatów i takich mądrości życiowych, o tak bym powiedziała, mądrości życiowych. I o czym opowiada? O dziwo nie opowiada o tym, że zniknęły koty, jak początkowo mogłoby się wydawać. Opowiada to historię 30-letniego listonosza, którego wielkim przyjacielem jest taki kapustek, to jest kot właśnie, myślę, że to właśnie jest ten kot, który jest na okładce. I listonosz dowiaduje się, że ma ciężką chorobę i lekarze dają mu tak kilka miesięcy do tygodnia życia. Kiedy postawiono mu diagnozę, nagle wraca do domu i ukazuje mu się diabeł. I mówi, nie, wiesz co, tak naprawdę umrzesz jutro. Ale jeżeli chcesz żyć dalej, chcesz mieć kolejny dzień, to możemy zrobić taki deal, taką umowę możemy zawrzeć, że jeżeli usuniesz jakąś rzecz z twojego świata, no to dostajesz jeden dzień ekstra. No i tutaj mamy właśnie takie dywagacje, co by było, gdyby usunąć na przykład telefony, czy co by było, gdyby usunąć czekoladę z życia. I między innymi właśnie na tym polega cała książka. Jest to taka dosyć filozoficzna, bym powiedziała, próba dogadania się samym ze sobą, odnalezienia siebie już tak pod koniec życia, odnalezienia jest takiego sensu życia i tak naprawdę czym jest życie dla nas. Podoba mi się to, że akcja rozgrywa się w Japonii, więc jest to trochę inna kultura tego wszystkiego i bardzo mi się podoba to, jak to jest wszystko opisane i fajnie poczuć ten właśnie klimat Azji, tej inności kulturowej, można powiedzieć inności kulturowej? Myślę, że można. Na potrzeby tego filmu można powiedzieć inności kulturowej. I tutaj bohater musi się z wieloma decyzjami zetknąć, z wieloma trudnymi decyzjami, z wieloma wspomnieniami, trudnymi sytuacjami. I jest to taka książka pełna refleksji i bardzo mi się podoba. Ona ma tylko 154 strony,
ale naprawdę porusza. I nie wiem, jak długo ze mną zostanie, bo nie jest to też, wydaje mi się, taka książka, która zostaje po prostu przez całe życie, ale jest to jedna z takich ciekawszych książek, które warto przeczytać, warto mieć u siebie na półce, więc polecam. No i tak na sam koniec chciałam Wam powiedzieć o tym, co jakby próbuję czytać przez cały styczeń. Jest to Szklany Tron Sary J. Maas, które idzie mi bardzo słabo, bo jestem na 61 stronie i nie potrafię się wciągnąć, więc może mi się uda w lutym skończyć. Liczę na to, bo może będę mieć więcej takiego, nie wiem, samozaparcia, żeby to skończyć. No i książkę, którą czytam już, nie wiem, chyba 2 miesiące, czyli Before the Coffee Gets Cold. Czytam ją powoli, bo to jest też zbiór opowiadań. Już jedno opowiadanie skończyłam i jakby kolejne chyba 2 czy 3 czekają na mnie i po prostu to tak mi idzie wolno, ale naprawdę jest to ciekawa lektura, bardzo lekka i przyjemna. Angielski jest przystępny, chociaż nie tak przystępny jak Harry Potter, zdecydowanie nie. To chciałam powiedzieć na sam koniec. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, ile Wam się udało przeczytać w styczniu książek. Mam nadzieję, że jest to zadowalająca liczba, bo ja się nie spodziewałam, że aż tyle przeczytam, zwłaszcza że styczeń właśnie był taki bardzo intensywny. Teraz zaczyna się luty, który też będzie tak samo intensywny, także... ale liczę na to, że przynajmniej 3 książki przeczytam. I powiedzcie mi w komentarzach też, co Wy planujecie przeczytać w najbliższym czasie. A tymczasem dzięki za oglądanie jeszcze raz. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to łapki w górę, subskrybujcie kanał. No i mam nadzieję, że do magicznego zobaczenia. Hej!